Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział pierwszy. Ascendent w Skorpionie. 26 listopada 1958 roku. W Moskwie poinformowano, że rakieta nośna krążącego wokół Ziemi Sputnika numer 3 wejdzie niebawem w gęste warstwy atmosfery i ulegnie samozniszczeniu. W Nowym Jorku dwaj brazylijscy specjaliści od dietetyki ogłosili wyniki badań potwierdzających, że kawa ma działanie odmładzające i to nawet większe niż mleczko pszczele. W Warszawie Rada Ministrów rozpatrywała projekt planu gospodarczego na rok następny. Ogłoszono też, że w połowie grudnia trafią do obiegu nowe 5 złotówki z wizerunkiem rybaka z siecią wypełnioną rybami. W Gdyni trwał rozładunek 22 tysięcy skrzyń cytryn przywiezionych przez hiszpański statek Auchaus. W Sanoku fabryka autobusów Autosan przekazała do Chińskiej Republiki Ludowej ostatnią partię przyczep zamówionych przez odbiorców z tego kraju za pośrednictwem centrali Moto Import. W tymże Sanoku na oddziale położniczym szpitala powiatowego przyszedł na świat Tomasz Sylwester Beksiński, syn Zdzisława i Zofii. Ważył 3 kg i 100 gram. Mierzył 52 cm. Rozwiązanie potomka. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich z 20 listopada 1958 roku. Zdzisław Beksiński. Według najściślejszych obliczeń już jutro ma nastąpić rozwiązanie potomka. Zosia tam z tyłu się podśmiechuje. Twierdzi, że ja sobie nie mogę dać rady. No, ja sobie rzeczywiście nie mogę dać rady. Myślałem początkowo, że to się przyspieszy, a teraz wygląda, że to się opóźni. Ja przypuszczałem, że to będzie 15. 15 minął i nic. Zofia Beksińska. Zdzisio chce, żebym koniecznie coś powiedziała. Co mogę powiedzieć? Powiedzieć trzeba to, że się strasznie boję. Właściwie już każdej nocy spodziewam się, że trzeba będzie wyruszać. Zdaje mi się, że dziś, a jutro w nocy to już na pewno. Zdzisław. Ostatnie nagranie przed rozwiązaniem. Musisz coś, będziesz o wiele mądrzejsza. Zofia. Nie będę mądrzejsza, tylko ja wiem, szczuplejsza. Już mi dzisiaj bardzo ciężko chodzić. Zwłaszcza jak się położę albo siedzę, to już... Wstać i zrobić pierwsze kroki, to jak rozbita bania się poruszam. To tyle, Zdzisiu. Zdzisław. To odbieram mikrofon, bo z Zosi więcej już nie, nie wydusi. Żeby nie wiem jaka ta... No i następna... No i następne nagranie to będą, przypuszczam, moje lamentacje tutaj, jak ona będzie w szpitalu. A po moich lamentacjach następuje nagranie... Następne nagranie to będziemy już gówniarza nagrywali. Na razie wyłączam. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich z dnia 21 listopada 1958 roku. Zdzisław. Stwierdzam, że do dupy to całe babskie obliczanie było, bo jak wczoraj się zabrałem do obliczania, to się okazało, że naukową metodą, że to będzie między 27 listopada a 4 grudnia. Z tym, że najprawdopodobniej gdzieś około 1 grudnia. Tak to by było wszystko. Tak to by było wszystko. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich z 26 listopada 1958 roku. Zdzisław. Zosia poszła przed kilkoma minutami do szpitala, bo już dostała bólów porodowych. Więc teraz mama poszła do kaplicy cmentarnej, żeby zobaczyć. To znaczy, jak zwykle rano na mszę, ma być jak tam z Zosią jest. Bóle się zaczęły o godzinie 3 rano. Ciągle były słabe, więc nie wiemy, czy to są faktycznie bóle, czy to nie jest jeszcze alarm. Ja w każdym razie siedzę i się denerwuję w domu. Nie wiem, może jeszcze ciemno na dworze, dopóki teraz zacznie się rozjaśniać. Dopiero teraz zacznie się rozjaśniać. Za chwilę. Na razie przerwa. Później. Zdzisław. Jest już teraz 19.30. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że o 18.00 był poród. No i narodził się chłopak. Tomasz Sylwester.
Zosia się bardzo namęczyła. Chodziliśmy parę razy do szpitala. Mama słyszała, że podobno ona tak wrzeszczała. No ale nareszcie się skończyło. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że to koniec i że się nie będzie dalej męczyła, prawda? Na razie zostanie w szpitalu, a później jak wróci tutaj z potomkiem, to będziemy go nagrywać. Na razie wyłączam. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich z 27 listopada 1958 roku. Zdzisław. Dzisiaj Zosia się pytała, jak ten potomek ma się nazywać, więc powiedziałem, że Tomasz Sylwester. Najlepsze, że wczoraj było akuratnie Sylwestra. Oprócz końca roku, to jeszcze jeden raz w roku jest Sylwestra. Akuratnie wczoraj. Takżeśmy przepowiedzieli dokładnie, jak się będzie ten potomek nazywał. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich z 11 grudnia 1958 roku. Zdzisław. W międzyczasie był troszeczkę magnetofon zepsuty i dopiero dzisiaj odebrałem go z naprawy. Zdaje się, że będzie troszeczkę gorzej nagrywał. No i będziemy zaraz nagrywali potomka, który razem z Zosią jest w domu. No bo przedtem chorował. Teraz już troszeczkę lepiej. Coś tam z ręką było nie w porządku. Ja byłem w Warszawie i w Poznaniu, i w Gliwicach, i Katowicach. Wystawa w Poznaniu już otwarta. Raczej było powodzenie. No a teraz... Zaraz Zosia przyjedzie tutaj karmić potomka do naszego pokoju. Potomek leży u mamy w pokoju. No i wtedy będziemy mogli zrobić zaraz próbne nagranie, jak on wrzeszczy. No bo nic innego ciekawego nie powie. Na razie wyłączam. Później. Zdzisław. Ponieważ potomek już jest w pokoju, Zosia usiłuje mu pierś włożyć tam, gdzie potrzeba. Ja podsuwam mikrofon. Zofia. No jedz, jedz. Słychać krzyki Tomka. Zofia, no już wystarczy, wystarczy. Zdzisław, daj mu na razie jeść, bo on nie chce takiego koncertu dać, jak zwykle potrafi. Bo normalnie on ma jakieś... A, teraz się dopiero zaczął drzeć, jak zabrałem mikrofon. Później włączymy, żeby te wrzaski w całości złapać. Na razie przerywam. Później. Zdzisław. Więc teraz odbywa się ceremonia umycia potomka. Włączyłem magnetofon, żeby nagrać, jak to wszystko wygląda, a więc następuje mydlenie głowy. Potem się będzie darł. W każdym razie przysuwam mikrofon bliżej. Stanisława Beksińska, babcia Tomka. Mały taki jestem, tato chce, żebym od razu był duży, jaki mocny jestem. Zdzisław. Teraz następuje przenoszenie całego ładunku do miednicy. No i może... Ja mam ciągle nadzieję, że się będzie... O, już się zaczyna drzeć. Tomek płacze. Zosia, no już, 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 ptaszynko, już. Zdzisław. Gorącej wody nie dawaj mu, no bo... Zosia, nie jest za gorąca Zdzisiu, tylko że zwykle jego pierwsze spotkanie z wodą jest takie ze strachem. Słychać plusk wody. Zdzisław. To teraz na razie przerywam, a później może jeszcze troszeczkę... Puszczę. Może się zacznie drzeć, jak zwykle. Już poświęcę całą połówkę taśmy na to konto. Później. Zdzisław. Teraz się potomek troszeczkę drze, to spróbujemy nagrywać. Tylko zaraz milknie. Jak ja tylko włączę mikrofon, to on traci ochotę do gadania. Tomek gaworzy. Zdzisław. Nic oryginalnego już pewnie nie powie, to zakończę definitywnie to nagrywanie. Teraz się rozdarł przynajmniej solidnie. Na tym więc trzeba będzie tę piękną audycję na dzień dzisiejszy zakończyć. Zosia pyta, czemu ja mówię potomkiem, a nie synem. No nie wiem, taki dystans jakoś lepiej zachować. Teraz Zosia zda krótką relację, jak poród przebiegał. Zosia. Jeśli chodzi o poród, to by było bardzo dużo do opowiadania. Ja widzę, że tej taśmy by nie starczyło. Chyba trzeba byłoby ze dwie nagrać. W każdym razie wyglądało to dość makabrycznie. Muszę się przyznać niestety, że dosyć dużo z tego zapomniałam. Zdawało mi się, że tego nigdy nie zapomnę, ale jednak się zapomina.
jedno tylko mogę powiedzieć, że to jest taki ból, jaki z żadnym absolutnie innym bólem, jaki dotąd miałam, nie da się porównać. To jest coś odrębnego, zupełnie tak niesamowitego, że nawet nie wiem, jakby opowiadać to. To nie da rady tej specyfiki bólu wyrazić. W każdym bądź razie wszystko poszło dobrze. Trochę popękałam tu i ówdzie, tak, że odbywało się też dosyć długie szycie. No a potem to już taki człowiek obolały, że ani siedzieć, ani się podnieść, ani w ogóle się ruszyć. No ale już wszystko minęło i w tej chwili już dobrze się czuję. Jednak jedno jeszcze muszę zaznaczyć, dla mnie bardzo ważne, to to, że nie mam brzucha po porodzie. Zdawało mi się, że będę miała, bo z dzisią mnie ciągle straszył i ciągle gadał, że dopiero zobaczysz, a bandzioch, a tamto, a i owo. A jednak brzucha nie mam. Jestem tak szczupła jak dawniej. Zdzisław. Ale się rozgadała. Nigdy nie mówiła tak jak dzisiaj. Zosia. Cicho, nie przeszkadzaj. Tomeczek jest śliczny. Zdzisiowi też się podoba. Ale jak to on musi zawsze zgrywać się na inaczej niż jest w rzeczywistości. Na pewno go też bardzo kocha, bo ja to już... Dla mnie jest taki śliczny, że żadnego innego dziecka bym nie mogła absolutnie z nim porównać. Żeby nie wiem, jak było ładne. Ma wszystko ładne. Oczka, ząbki. Ząbki, nie, usteczka. Zdzisław. Kończ, już kończ, Zosiu. Że ładny to wiadomo, ale tu już się taśma kończy, a ja nie chcę, żeby to w połowie było przerwane. No więc Zosi już mięknie zupełnie w gębie z zachwytu, jak ten potomek wygląda i tak dalej, i tak dalej. Zosia. Tomcio. Zdzisław. Tomcio, jak wygląda? No bo potomek to akuratnie Tomek i tak dalej, i tak dalej. Teraz na razie kończę. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich, 17 grudnia 1958 roku. Zdzisław. Jest u nas pani Trendotowa i pani Alinka i zaraz powiedzą parę słów na temat Tomasza Sylwestra, którym się strasznie entuzjazmowały. Zaraz, zaraz, proszę jeszcze nie mówić, bo ja dopiero to pudełko podsunę pod twarz. Pani będzie mówić do tego i już w tej chwili oddaję głos. Pani Trendotowa. Jesteśmy u państwa Beksińskich z Alinką i asystowałyśmy przy kąpieli małego Tomasza Sylwestra, który jest ślicznym, wyjątkowym, udanym dzieckiem. Ma piękną, okrągłą główkę, brwi takie jak jego dziadzio. Naprawdę jesteśmy tak wzruszone tym wszystkim, bo już dawno nie widziałyśmy takiego dziecka małego. Przy każdej czynności patrzyłyśmy, szczególnie Alinka się tym zachwycała. Pierwszy raz widziała takie małe stworzenie. Podziwiamy cierpliwość Zosi i babci, że to wszystko muszą nosić z kuchni do pokoju, kąpiel i te wszystkie przyrządy. Zdzisław. A mojej cierpliwości pani nie podziwia? Pani Trendotowa. Podziwiam cierpliwość Father Familias, który asystuje także przy tym wszystkim. Dorzuca czasem cierpkie uwagi, ale to wszystko z miłości uważam jest. No, oddaję głos Alince, niech wypowie swoje zdanie. Alinka. Mnie się strasznie mały Tomasz Sylwester podoba i naprawdę trudno mi jest powiedzieć, w czym najbardziej tkwi jego urok. To jest takie malutkie, śliczne stworzonko. Ma śliczne niebiesko-zielono-szare oczy, które tak już mądrze patrzą i nawet próbują się uśmiechać. Pani Trendotowa za rączkę łapie. Za rączkę łapie. Alinka. Za rączkę łapie. Nawet jeden mój mały paluszek chwycił całą maleńką piąstką i ma śliczne, malutkie paznokietki. Pani Trendotowa do twarzy mu w czapeczce. Alinka. I bardzo ładnie wygląda w czapeczce. Widziałam, jak się kąpie i nawet mało się krzywił. Chociaż ta kąpiel chyba nie bardzo mu się podoba. Więcej nie umiem nic powiedzieć na temat tego uroczego dziecka. Zdzisław. No to pięknie, dziękuję za wywiadzik.
to już zostanie na naszej taśmie. Co, jakaś maść? Już ci daję maść. A teraz to ja już na tym kończę. Uprzejmie dziękuję i hip hip hura! Pani Trendotowa, niech żyje 100 lat. Zdzisław. 100 lat, właśnie tak. Chwilę później. Zdzisław. Mała uwaga na stronie, ponieważ Alinka tak się entuzjazmowała potomkiem, prawda? Nie wiem, czy to było tylko kurtuazyjne entuzjazmowanie, czy rzeczywiście. Przyjmijmy, że się entuzjazmowała rzeczywiście. Wobec tego zastanawiamy się z Zosią, czy ją chrzestną matką nie zrobić. Zosia teraz pójdzie do niej brać miarę na czapkę, wobec tego się spyta, czy z takim samym entuzjazmem przyjmie tę propozycję. Tylko nie wiadomo, kto ma zostać chrzestnym. A Zosia mówi, że... chrzestnym ojcem, bo się poważnie zastanawiamy. Ja chciałem, żeby Marian Dobrzycki, a Zosia mówi, że Marian jest za mały. Zdaje mi się, że to trochę głupia uwaga, ale nie wiem. A ja nie widzę nikogo poza Mariankiem, który by pasował. No, Miecio mógłby pasować także. A Miecio nie wiem. Dobry wzrost ma? Czy Miecio ci też nie pasuje? Miecio jest średni, ona mówi z daleka, że szkoda taśmy. No to jeszcze się zastanowimy i później powiemy. A na razie przerwa, a właściwie koniec. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich. 23 grudnia, 58 rok. Zdzisław. Jutro jest Wigilia, a termometr u nas przynajmniej w słońcu pokazuje plus 23 stopnie Celsjusza. Jak ja przyszedłem na świat, to była cholerna zima i strasznie zimny luty, a jak przyszedł Tomasz Sylwester, to będzie zima łagodna. Ciekaw jestem tylko, czy usposobienie nie będzie inne. I cholera, czy księdzem albo sportowcem nie zostanie. Tyle tego dobrego. Ciekaw jestem, czy Wigilia też będzie taka ciepła. Z dziennika fonicznego Beksińskich. 5 stycznia 1959 rok. Zdzisław. Dziś w życiu literackim była bardzo pochlebna recenzja na temat moich obrazów, więc zanotowuję to. To jest pierwsza recenzja, jaka się w ogóle na temat moich obrazów ukazała. To będzie pamiątkowa data. Z dziennika fonicznego Beksińskich. Z 15 stycznia 59 roku. Tomek płacze. Zdzisław. Tomciu, co ci się stało? No co chcesz? Głowa cię boli? Ale popis dajesz. No powiedz, co ci się stało, no? Mama o 8 przyjdzie dopiero. Teraz babcia przyjdzie. Na 6. No czego się drzesz? Ja wiem, że masz ładny głos. Ja nie wiem, co ci się stało. Tomcio, nie płacz. Gardło sobie zniszczysz. No co mam zrobić? Ponosić cię? Ale jest Tomcio nieznośny, no. Tomek cały czas donośnie płacze. Zdzisław. No nareszcie się misiem zainteresował. Tomciu, no uśmiechnij się. Choroba jedna. No co ci się stało? Wczoraj taki byłeś grzeczny, a dzisiaj cuda wyprawia. Może jeszcze grzechotką pogrzechotać? No masz lepszy humor trochę? Nie? No nareszcie. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich. 30 marca 59 roku. Zdzisław. Dzisiaj były chrzciny Tomasza Sylwestra. Odbyły się bardzo, bardzo, nie bardzo uroczyście. Matką chrzestną jest Alinka Trendotowa, a ojcem chrzestnym Danek Filar. Ewa Potocka-Budziak wyjaśnia w 2016 roku. Bogdan Filar był synem siostry matki Zdzisława. Też Bogdan Filar był synem siostry matki Zdzisława. Już nie żyje. Bo Emil Kuc, który miał być ojcem chrzestnym, nie przyjechał na czas, no i w ogóle. Teraz ja jestem troszeczkę na gazie i to tylko zaznaczam, żeby zostało na wieczną rzecz pamiątkę zanotowane. Zdaje się, że już nic więcej ciekawego.
Tomasz już w tak zwanej łasce uświęcającej. Z dziennika fonicznego Beksińskich. Z 8 czerwca 59 roku. Zdzisław. Zrobiliśmy przed chwilą nagranie Tomcia, żeby się przekonać, czy mu się głos zmienił. Tam go Zosia z tyłu zabawia, a ja teraz nagrywam tylko czołówkę i wyłączam. I włączam. Zosia. Powiedz coś. Mama, tata, baba. Zdzisław. Lepiej się Tomciu nie da nagrać żadną siłą, bo on absolutnie nic nie mówi. Trzeba byłoby bez przerwy trzymać taśmę na magnetofonie przygotowaną i czekać, czy on raczy coś powiedzieć. To wtedy można by było coś nagrać, ale ponieważ trudno tak trzymać i czekać na niego, bo on czasem coś mówi, mama, tata, baba i inne tam słowa wypowiada, no ale trudno, nic lepszego się nie nagra. Teraz ja maluję obrazki i przygotowuję na wystawę, którą mam mieć na jesieni w Krakowie. No i oprócz tego przygotowałem zestawy fotograficzne na taki pokaz w Gliwicach i jadę na ten pokaz. Ciekaw jestem, czy cokolwiek z tego skapują. Czy zrozumieją, czy nie zrozumieją. Bardzo mnie to interesuje. Pojadę przypuszczalnie motocyklem, no a obrazy nadam pociągiem do Gliwic. Do Jurka, przyjaciela artysty, fotografa Jerzego Lewczyńskiego. Później możliwe, że Jurek przyjedzie tutaj do Sanoka. To go także nagram tutaj na taśmę. Na pamiątkę. Na razie koniec. Z dziennika fonicznego rodziny Beksińskich, 31 lipca, 59 rok. Tomek Gaworzy. Zdzisław. Zobaczył? Zosia. Już zobaczył mikrofon i cześć. Co to jest? Powiedz coś. Powiedz, tata. Tata, Eryk. Powiedz przynajmniej, że to jest Eryk. Zdzisław. No powiedz coś, Tomciu. To już nie będzie żadnego gadania z tego. To nagranie było zrobione 31 lipca 59 roku. Tu jeszcze do zanotowania są takie historie, że Lewczyński przyjeżdża na 2 dni, nareszcie się zdecydował. Wieczór w Gliwicach się odbył. Czy się udał, to trudno powiedzieć. Uznali mnie za psychopatę. To także pewien sukces, jako że od dzieciństwa marzyłem, żeby być psychopatą. No a teraz od 1 lipca pracuję. Nareszcie w fabryce autobusów. Udało mi się dostać pół etatu, no i dostaję 1000 zł. To znaczy 900 i coś, bo po odtrąceniu podatków. Pracuję od 7 do 11, a później sobie maluję. To tyle, by było tego dobrego. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 1, część 4. Skorpion. Tomek pisał o sobie. Jestem strzelcem ze sporą domieszką skorpiona. Strzelec w ogóle do mnie nie pasuje. Raczej do mojego przyjaciela, który też jest spod tego znaku, wyjaśniał Piotrowi Dmochowskiemu, marszandowi ojca. Mój kumpel jest bodajże z 21 grudnia, jest w 99% strzelcem, natomiast ja raptem w 15%. Wiadomo, że osoby, które się rodzą w okresie przejściowym, kiedy się kończy jeden znak, a zaczyna następny, to jest około 20 któregoś każdego miesiąca, mają jeszcze takie niesprecyzowane cechy. I bardzo często osoby urodzone na samym początku jakiegoś znaku w większym stopniu należą do poprzedniego. George Śliwa, przyjaciel. Tomek strasznie żałował, że nie był skorpionem. Nie wiem dlaczego to było dla niego takie ważne. Mówił, mam charakter skorpiona. Zabrakło dosłownie paru dni i okropnie zazdrościł mi, że jestem skorpionem. Kupił mi skorpiona. Wisi u mnie na ścianie. Nie obraz. Prawdziwy skorpion. Tylko Tomek mógł coś takiego wymyślić. Powtarzał. Dlaczego ja nie jestem skorpionem? Marzanna, przyjaciółka. Miał wydrukowany i powieszony w pokoju zbiór cech strzelców. Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że strzelce nie potrafią tańczyć. Zgadzało się
W 100%. Nie wiem, czy Tomek nie pomyliłby kroków nawet do Pogo. David Harclay, zaprzyjaźniona z Tomkiem pani astrolog. On był strzelcem, tak jak ja. Dlatego mieliśmy wiele wspólnego ze sobą. Strzelcy niestety są dziwnymi ludźmi. Z jednej strony wielki optymizm, a z drugiej skrajny pesymizm i skoki nastrojów. Bardzo trudno znoszą niepowodzenia, zwłaszcza zawodowe. Nie zawsze cieszą się z sukcesu. Wpadają w depresję. Takie zwykłe depresje. Z powodu czegoś tam. A jak strzelec traci optymizm, to koniec. Jest na samym dnie. Poza tym, jeśli dobrze pamiętam, Tomek miał ascendent w Skorpionie. Miał intuicję Skorpiona. Na pewno przez to się wyróżniał. Widział więcej, czuł więcej, ale też ascendent w Skorpionie wzmacniał u niego skłonności depresyjne. W poprzedniej części to był rozdział pierwszy, część trzecia. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział pierwszy, część czwarta. Świerczewskiego, 45. Tomek pierwszych 19 lat życia spędził w Sanoku. Mieszkał z rodzicami przy ulicy Świerczewskiego, 45. Wiesław Banach. Przyjaciel Zdzisława Beksińskiego, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie można dziś oglądać dzieła malarza, wspomina. W domu Beksińskich panowała niezwykle ciepła, rodzinna atmosfera. Głównie dzięki pani Zosi. Jej uśmiech, jej troska o gości, to powodowało, że tam się chętnie przychodziło. Juliusz Garsztecki. Publicysta miesięcznika Fotografia, który odwiedził Zdzisława Beksińskiego w 1966 roku, tak opisał rodzinny dom Beksińskich w Sanoku. Parterowy dom, do którego dociera się wąskim pasażykiem między dwoma murami, osłonięty od ulicy. Za drzwiami najpierw weranda drewniana, z której strome schody wiodą do dziko rozrośniętego ogrodu. Z werandy drzwi drugie, wejściowe. Dom przedziwny, pełen komóreczek, schowków, przejść zawiłych i mylących ścian podwójnych. W nim wielki pokój i przylegający doń malutki, tworzący pracownię Beksińskiego. Przeraźliwie ztechnicyzowaną. Cztery magnetofony, mikrofon na trójnogu, wzmacniacze, cały system głośników i plątanina przewodów. Beksiński jest także amatorem elektroniki. Sam konstruował te urządzenia służące do komponowania muzyki konkretnej, do nagrywania mówionych listów do przyjaciół i odtwarzania nagrań. Na ścianach gęsto, w paru rzędach rysunki i obrazy przetykane fotografiami, nad drzwiami i gzymsem okiennym płaskorzeźby z gipsu patynowego, szeregi rzeźb, kształtów, obłych, jak pobrązowiałe ze starości trupie czaszki, przyśrubowanych do półek, metalowe rzeźby pod ścianą, metalowa, naturalnej wielkości rzeźba siedzi na biurku, a u jej stóp schowek na klisze heliografiki. Przy drzwiach schnie ze 20 obrazów olejnych, 21 na sztaludze. Coś z Baden-Brucków, cztery pokolenia Beksińskich mieszkają w tym domu. A jak zapamiętali dom państwa Beksińskich, pokój Tomka i jego przyjaciele z tamtych czasów? Artur Wyżykowski. Cały dom należał do nich, ale za komuny nie mogli mieć aż tak dużego metrażu. Połowę od ulicy zajęła więc rodzina Stawarzów, a państwo Beksińscy mieli dzielić pokoje, żeby się pomieścić. Przemek Koszela. Dom Beksińskich był wciśnięty między aptekę a sklepik. Wąskim 15-metrowym czy 20-metrowym przejściem między nimi dochodziło się do werandy. Bogdan Struś. Dzwoniło się, drzwi się otwierały i dopiero z tej werandy wchodziło się do środka. Artur Wyżykowski. Tam było ciemnawo. Taki trochę labirynt. Podłoga skrzypiała. Grzegorz Gajewski. Z werandy w lewo były drzwi do przedpokoju, w którym wisiały portrety przodków, Lipińskich i Beksińskich. Na wprost szło się do mistrza, do pracowni, a na prawo do pokoju babci Beksińskiej, przez który przechodziło się, kłaniając się babci, do korytarza, gdzie była rzeźba Hamleta i portret pani Zosi. Stamtąd na lewo szło się do kuchni i do łazienki,
a prosto do pokoju Tomka. Bogdan Struś. Pokój babci był spory, zagracony w pozytywnym tego słowa znaczeniu, meblami z początku XX wieku. A pokój Tomka? Tak opisał go on sam w wieku 11 lat jako siedzibę wydawnictwa Dom Kowalika. Bawił się bowiem wówczas w pisarza, ilustratora i wydawcę. A cytowany fragment pochodzi z jednej z książek, które wtedy wystukał na maszynie matki marki Royal. Dzieła tom pierwszy, lecz niepośmiertne. Dawniej nie stało w tym pokoju ładne biurko, na którym stoi maszyna do pisania. Nie, dawniej było tu łóżko, dwa stoły, jeden z nich to inne biurko. Potem przyszedł do tego pokoju Tomasz Beksiński, którego własnością jest ten pokój. On to dał temu pokojowi nazwę Dom Kowalika, bo w nim było wiele hałasu. Potem dał numer temu pokojowi 45/6. Dlatego 45, bo taki jest numer domu, a pokój ten jest z rzędu 6. Pierwszym pokojem to pokój babci jest, drugi taty, trzeci kuchnia, czwarty łazienka, piąty mamy pokój, a szósty to dom Kowalika. Dom Kowalika nie jest duży, nie jest też kwadratowy. Jest podłużny, prostokątny. Z jednej strony jest łóżko, stoi biurko, a na nim maszyna do pisania i stoi mały stolik pod ścianą. Na tym stoliku stoi obcinarka do papierów. Czasem na tym stoliku stoi i maszyna Royal, ale tylko wtedy, gdy Tomasz Beksiński odrabia lekcję lub projektuje nową okładkę do książki. Na biurku obok maszyny stoi lampa, która używana jest tylko o godzinie 5, 6, 7 i 8 czasem. Jest to dość ładna lampa, na czarno pomalowana, którą można ustawić jak się chce. Na stoliku leży czasem kupa papierów, ale rzadko, jest tu przeważnie czysto. Oto opis domu Kowalika, który opisał sam autor tej książki, Tomasz Beksiński, który w nim mieszka i w nim szaleje. Wróćmy jednak do wspomnień przyjaciół Tomka. Grzegorz Gajewski. Z początku Tomek zajmował część sypialni rodziców, oddzieloną przepierzeniem. Dopiero później ojciec postawił ścianę, żeby stworzyć mu osobny pokój. Co spowodowało, że dom stał się jeszcze bardziej zawiłym labiryntem do przejścia niż wcześniej. Bogdan Struś. Pokój Tomka był bardzo skromny, obity płytami paździerzowymi, trochę obrazków na ścianach, tanie meble w stylu gomułkowskim, biurko, blat pięciokrotnie przebijany płytą pilśniową, żeby był gładki, jakaś komoda czy szafka z książkami, dwa fotele, łóżko, dosyć prymitywne. Ryszard Koźma. Rzucał się w oczy sprzęt dobrej jakości. Bogdan Struś. Miał, ale to dopiero w latach 70. gramofon Phonomaster, magnetofon ZK-140 i kolumny. I oryginalne płyty. Na ówczesne czasy kosmos. Wziąć do ręki płytę, nie wiem, Beatlesów czy Deep Purple w oryginale, to było przeżycie. Poza tym obejrzeć angielski tygodnik Record Mirror. Wówczas, no to... Z werandy schodziło się po kamiennych schodach do dużego ogrodu, sięgającego aż do potoku. Zdzisław Beksiński. W Sanoku miałem ogromny, zachwaszczony ogród przed domem z bulryżem, z bzami, liliami i diabli wiedzą czym jeszcze. Lipy rosły, sosny w tym ogrodzie. Dziś z domu państwa Beksińskich zostało już tylko kilka potrzaskanych kamiennych schodów, które prowadziły do ich ogrodu. Kombinacja w brązach. Grzegorz Gajewski. Tomek kapitalnie rysował. Moim zdaniem był niesamowitym talentem plastycznym, ale ojciec zabił w nim ten talent. Zresztą przyznał mi się do tego. Nie chciał, żeby było dwóch malarzy o tym samym nazwisku. Wiesław Banach. W jakim stopniu powtórzyła się sytuacja z poprzedniego pokolenia? Ojciec Zdzisława, Stanisław, inżynier dobrze wykształcony, bardzo inteligentny, silna osobowość i Zdzisław, który też jest silną osobowością, ale nie idzie na ASP, mimo że tam złożył papiery i się dostał, ani do filmówki, o której marzy, lecz na architekturę, bo tak kazał ojciec, a jednocześnie na studiach zaczyna czuć się wolny. Przyjeżdża do domu i mówi, to jest moja żona Zosia.
bo nie daj Bóg, ojciec nie zgodzi się na to małżeństwo. A więc spięcie. Z jednej strony ojciec to silna osobowość, którą syn kocha i podziwia, ale z drugiej próbuje jednak postawić na swoim. Myślę, że w wypadku Zdzisława i Tomka było podobnie. Wpływ ojca, dominacja ojca, to co on mówi. Na przykład, że lepiej, żeby nie było drugiego malarza w rodzinie, a przecież były próby przymierzenia się do tego, czy on również nie mógłby malować. Pamiętam, że latem 75 roku, podczas mojej pierwszej wizyty u Beksińskich, 17-letni Tomek pokazał mi obraz beksińsko-podobny. Oczywiście o wiele słabszy. Technicznie znacznie gorszy i powiedział z naciskiem. Ja to namalowałem. Kombinacja w brązach, jakie w latach 70. dominowały u Zdzisława. Na płycie pilśniowej. Chyba tego największego formatu, na jakim Zdzisław malował. A więc z jednej strony silna osobowość ojca. Tomek jest pod wpływem i naśladuje nawet pewne podświadomie manierę jego mówienia, ale z drugiej strony chce jednak tego ojca w sobie przewalczyć. Zamanifestować swoją osobowość, pokazać, że nie jest podróbką ojca, falsyfikatem, tylko kimś odrębnym. Ale to było niesłychanie trudne. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Cała instrukcja obsługi. Wiesław Banach. W tej rodzinie wszyscy byli podporządkowani Zdzisławowi, mimo jego tolerancyjności. Niby nikomu niczego nie narzucał, ale wszystko kręciło się wokół niego. Jego myślenie, jego sztuka, jego widzenie były decydujące. Aż dziw bierze, że te kobiety, żona i matka to wytrzymywały. Jeśli trzeba było kupić, nie wiem, magnetofon, obiektyw, coś z rzeczy, których Zdzisław zapragnął, to chociaż brakowało pieniędzy na życie, na jego potrzeby musiało być. I cała rodzina się temu podporządkowywała. W poczuciu, że służy czemuś wyjątkowemu. Trzeba było schować swoje plany, zepchnąć ambicje do podświadomości i żyć tym rytmem. Od pani Zosi, z wyjątkiem może jakichś krótkich chwil zwątpienia i załamania, do których każdy ma prawo, nikt nigdy nie usłyszał słowa skargi, że tak jej się ułożyło życie. Ona właściwie poświęciła się dla męża i dla sztuki, ale z tego w końcu żyli. I to coraz lepiej, więc też doceniała to wszystko. I myślę, że to była taka nieuświadamiana przez nikogo pasja, która ukształtowała również Tomka. Ale dla Tomka małżeństwo rodziców nie było najlepszym wzorem. Chociaż to było małżeństwo idealne. Ale małżeństwo na zasadzie takiej, że Zdzisław dominuje. Oboje byli w sobie zakochani. Zdzisław zrobiłby dla Zosi wszystko. Nie cierpiał podróży, ale mamy przecież w Muzeum Historycznym w Sanoku piękny film, jak jeżdżą po Polsce. Zosia w końcu chciała się gdzieś wyrwać. Zdzisiu poświęcił więc czas siedzenia w domu, malowania, żeby powłóczyć się po kraju. Zrobiłby dla niej co tylko się dało. Z tym, że Zosia miała bardzo ograniczony zakres wymagań. I teraz tak. Tomek w tym wszystkim dojrzewa, dorasta i ma przed sobą kobietę, która w mężu widzi cały swój świat. Żyje tym wszystkim, czym żyje mąż. Zdzisiu kupił sobie nową kamerę, a więc ona słucha, jak on opowiada. Prawie cała instrukcja obsługi, a może nawet schemat instrukcji, konstrukcji kamery jest przez niego przeanalizowany i opowiedziany. I ona tym żyje. A jeśli ma się przed oczami taki wzorzec stosunków męża i żony, znalezienie sobie partnerki to szukanie igły w stogu siana. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Świństwo najgorsze. Grzegorz Gajewski. U Beksińskich wszystko opierało się na przedyskutowaniu problemów. Jeżeli Tomek chciał rozmawiać z ojcem o seksie, to proszę bardzo, natychmiast miał taką rozmowę. Jeśli chciał iść do kina na film od 18 lat, to oczywiście mógł iść, ale najpierw o tym porozmawiali. Dlatego też wszyscy koledzy zazdrościli Tomkowi, bo jako jedyny mógł chodzić do kina na filmy dla dorosłych.
Nie dość, że rodzice go opuszczali, to jeszcze jego babcia była znajomą kinowego biletera, więc mógł wejść na każdy seans. Ale czy prawdą jest, że Tomkowi było wolno wszystko? Że mógł robić to, co chciał, a kiedy broił, nikt go nawet nie skarcił? Jego zapiski z okresu chłopięcego zdecydowanie temu przeczą. Zwłaszcza mama często go za różne przewinienia karała. Z tomików wspomnienia Tomasza Beksińskiego zebrał i opracował Jan Zakrzewski, Dom Kowalika, 1970 rok. Jan Zakrzewski to zapewne postać fikcyjna. Dowiadujemy się na przykład, że kiedy 9-letni Tomek zalał łazienkę, mama zabroniła mu przez tydzień pisać na maszynie, co było dla niego dotkliwą karą. Kiedy nie zjadł krupniku, który nazywał świństwem najgorszym, nie dostał obiadu. Obrywał też za każde spóźnienie. Do pierwszej czy drugiej klasy liceum musiał być w domu przed 20. Czy zniszczenie ubrania. Chociaż prawdą jest, że kiedy karę wymierzał tata, raczej się rolą sędziego bawił. Na przykład za uwagę w dzienniczku Tomek przez 2 tygodnie nie mógł wywracać się po podłodze. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Kort, mizykordia, szpada i mieczyk. Z chłopięcych zapisków Tomka dowiadujemy się, co wówczas czytał. W wieku lat 9 pochłaniał takie książki jak Winnetu Karla Maya, Porwany za młodu Roberta Louisa Stevensona, W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, Tajemnicza wyspa Juliusza Verna, Mity greckie Jana Parandowskiego. Sam już w tym czasie podejmował próby literackie, zaskakująco udane. Jego opowiadania cechowała interesująca fabuła, swoboda narracji, a także bogactwo języka. Zapewne wzorował się na tym, co sam czytał, ale nie udało mi się przyłapać go na zżynaniu od innych, co w tym wieku nie byłoby wielkim przestępstwem. Oto dla przykładu fragment jednego z jego opowiadań zatytułowanego Ralph Koloyans. Cyklu Ciężkie czasy dla Jolemansi. Napisał je w 1969 roku, kiedy miał niecałe 11 lat. W stronę twierdzy jechał jeden rycerz. Był młody. Miał na głowie niewielki hełm z dobrego żelaza. W ręce trzymał krucicę i krótką dzidę. Za pasem miał kort, mizerykordię, szpadę i mieczyk. Był to syn zabitego hrabiego, Dicka Kaloyansa. Ralph Kaloyans wracał z domu swojej żony, Mary Hepkins, którą przed 2 tygodniami uwięzili i zamordowali żołnierze bergońscy. Wiedział, gdzie szukać ojca i wiózł mu tę wiadomość. Z dala ujrzał twierdzę Jacheta Barleya. Przybliżył się i jadąc powoli wśród trupów rozpoznawał Bill, Joe, Hart Early, Rose, Asin, Destry Hopkins, Ralph Haas, Joe Irtley, Dick Kaloyans rzucił się ku ojcu. W tej samej chwili z furkotem wbiła się pod jego nogi krótka dzida. Spojrzał w górę i ujrzał Billa Lightmaya, który właśnie mierzył w niego toporem. Ralph uskoczył w bok i topór rozpłatał głowę zabitemu ojcu. Ralph Kaloyans krzyknął: Bill Lickensmay, jeśli nie jesteś tchórzem, zejdź tu. Co? Zejść tam? Ten dureń szydzi sobie ze mnie, ryczał ze śmiechu Little May. Pewnie zejść, żeby mnie zabił. Little May, wołał Ralph Kaloyans, jeśli nie jesteś nędznym tchórzem, zejdź tu, bij się ze mną i weź sobie kilku do pomocy, ale zejdź tu. Dobrze, Kaloyans, widzę, że spieszno ci do piekła. Zobaczymy, kto tam prędzej pójdzie i komu się to miejsce bardziej należy, mruknął Ralph. Pod nosem. Położył na ziemię krucicę, wziął w jedną rękę szpadę, w drugą kort i stanął przygotowany na wszystko. Skrzypnęły drzwi twierdzy i wyszedł z niej Bill Lichtenmay i dwóch bergończyków. Bill kiwnął głową i obaj rzucili się na Ralfa. Ten machnął szpadą w jedną stronę, machnął w drugą i obaj bergończycy leżą z popękanymi żebrami na ziemi. Lichtenmay stanął jak wryty. Bijesz się? Spytał Ralph Kaloyans. Tak. Lichtenmay rzucił się na Jolemańczyka ze szpadą. Ralph ustąpił, a Bill całym ciężarem wpadł w drzewo. Szpada nastawiona ostrzem
przed Bilego Lichtenmaja wbiła się w drzewo. Na to Kalojans przebił jednym ruchem Bergończyka. Gdy tylko Bill runął z twierdzy, rozległy się krzyki Bergończyków. Świsnęły dzidy. Ralf, nie czekając, aż go któraś z tych dzid zabije, wskoczył na konia, po czym uciekł. A oto inny przykład. Z 1972 roku, kiedy Tomek miał niecałe 14 lat i kończył podstawówkę. Napisał wtedy dłuższe opowiadanie zatytułowane Myśliwi zbrodni. Cudownie groteskowy obraz znienawidzonej szkoły, wpisanej zapewne pod wpływem serialu Stawka większa niż życie. W realia II wojny światowej i będącej na usługach nazistów. Oto fragment rozdziału pierwszego. W gabinecie dyrektora szkoły numer 1 zadzwonił telefon. Sekretarka podeszła do stołu i podniosła słuchawkę. Halo? Po chwili odsunęła słuchawkę i zawołała. Kseniak, to do ciebie. Dyrektor szkoły, Kseniak, podniósł się ze swojego miękkiego fotela i podszedł do telefonu. Halo? Tu inspektor Gajewski, rozległ się głos w słuchawce. Mam do pana bardzo ważną sprawę. Słucham, powiedział Kseniak. Wiedział, że sprawa musi być naprawdę ważna, skoro sam Gajewski do niego dzwoni. Słucham, powtórzył. Musi pan to natychmiast załatwić, mówi Gajewski. Mianowicie uczeń pańskiej szkoły, niejaki Bodziak, narozrabiał wczoraj w Karpackiej. Podobno według relacji właściciela lokalu, pana Pucha, pobił kilku oficerów SS i jednego gestapowca oraz ciężko zranił żołnierza Wehrmachtu. To są karygodne i niedozwolone wykroczenia. Dzwoniłem do Berlina. Hitler bardzo się tą sprawą interesuje. Kazał mi pana powiadomić. Załatwię to, powiedział Kseniak. Już on mnie popamięta. Tomek kontynuował zabawy literackie w czasach licealnych i na początku studiów. Poszedł tropem groteski, ale zmienił tematykę na kryminalną. Bogdan Struś. Już w szkole podstawowej czytał Agatę Christie, Joe Alexa oraz oczywiście komiksy. Kapitana Żbika i w 8 klasie podstawówki czy pierwszej ogólniaka zaczął pisać powieści kryminalne. Znaczy powieści, mówimy w dużym cudzysłowie. Tomek pisał je na maszynie przez kalkę. Także to było maksymalnie kilka egzemplarzy. 3, 4. Już wtedy biegle pisał na maszynie. Co prawda dwoma palcami. Robił sporo literówek, które poprawiał flamastrem. Swoje dzieła z tego okresu, już nie opowiadania, a właśnie powieści, pisał trochę na kolanie, pospiesznie, mnożąc i piętrząc wątki do granic absurdu, ale wynikiem miało być przede wszystkim coś uciesznego, o czym świadczy chociażby żartobliwy opis Dramatis Personae w poszczególnych rolach, jak to często w próbach literackich Tomka bywało, występowali jego koledzy szkolni. W jednej z pierwszych, czy może nawet pierwszej takiej powieści zatytułowanej Powrót Strusia, prawdopodobnie z końcówki podstawówki. Osoby. Struś, jak zwykle, w okularkach i z rewolwerem w dłoni. Artur zjawia się tak samo szybko, jak znika, cięższy o parę kulek. Długi, szef gangu, niestety, jak zwykle, pechowy. Misztal, detektyw amator, również pechowy. Bodziak, zasadniczy goryl Długiego i nie tylko. Giec, jego zasadniczy przyjaciel i świnia. Kawczyński, człowiek bez skrupułów, popełniający jednak małe i wielkie błędy. Bochniak, towarzysz Bodziaka w jednej akcji i tylko jednej. Kapitan Gębala, milicjant i filozof. Wojnarowski, członek gangu Długiego, bardzo ważny. Żmuda, jego kolega, nieważny. Junak, Żmudy, w pewnych momentach grający główną rolę, agent Wojtowicz, zaufany człowiek Misztala do czasu. Kilka osób X, których się nie wymienia. W 1999 roku Tomek obejrzał film Anioł Śmierci z Rutgerem Hauerem. Napisał wówczas swojemu przyjacielowi George'owi Śliwie. Ten film jest dokładnie jak powieści, które pisałem w liceum. Intryga jest mniej więcej na tym samym poziomie kompletnego nieprawdopodobieństwa. Oglądanie go to czysta przyjemność. Za każdym razem. Miałem wrażenie, jakby któraś z tych moich powieści została przeniesiona na ekran. Jedyna różnica sprowadza się do tego, że główny bohater nie nazywa się Struś. Tomek Beksiński, portret prawdziwy.
Na sztorc. Tomek jako chłopiec był bardzo religijny. 14 maja 1967 roku w kościele farnym parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przyjął pierwszą komunię. W każdą niedzielę i każdy pierwszy piątek miesiąca chodził z mamą lub babcią na mszę i przystępował do komunii. Uczęszczał sumiennie na lekcje religii do salki przy klasztorze Franciszkanów. Bardzo lubił opowieści biblijne. Stworzył nawet własną wersję Pisma Świętego Starego Testamentu, w której pisał o Eliaszu, Achabie i Jezabel, albo o Ezechielu i jego synu Manassesie oraz o Izajaszu. Ale po szóstej klasie, pewnie za przyzwoleniem ojca i raczej z wygodnictwa niż z powodu utraty wiary, przestał chodzić na religię, a potem też na mszę. Natomiast w latach późniejszych stopniowo oddalał się od Boga. Wiesław Banach. Zosia pochodziła z bardzo religijnej rodziny i myślę, że to był jej osobisty dramat, że jej własna rodzina nie funkcjonowała na takich zasadach. Pewien ksiądz staruszek, sanoczanin, który znał chyba jeszcze rodziców Zdzisława, powiedział mi: w tej rodzinie mężczyźni byli zawsze na sztorc do religii, a kobiety bardzo religijne. Zdzisław miał okres antyreligijny w latach 60. i to mogło wpłynąć na Tomka. Natomiast potem ewoluował w stronę olbrzymiej tolerancji i otwartości. Jest taki zapisek w jego dziennikach. Dzisiaj chodzi ksiądz po kolędzie. Boże, ja bym go nawet przyjął. Bardzo chętnie bym sobie z nim porozmawiał, ale jak on mi każe się modlić, to będzie wstyd, bo ja przecież nie umiem. Niejako więc forma go odstraszyła. Ale wiem, że miał potrzebę. Do dziś pamiętam niemal zdanie po zdaniu naszą długą rozmowę na tematy religijne, już pod koniec jego życia, kiedy usiłowaliśmy się jakby podzielić naszymi zupełnie odmiennymi doświadczeniami w tej kwestii. Co potem znalazło odbicie w krótkim zapisku w dziennikach, który mnie wzruszył. Był dzisiaj u mnie Banach. Długo rozmawialiśmy o sprawach ostatecznych. On ze swojej jasnej pozycji, a ja właściwie z jakiej? Była w nim potrzeba wyjścia z zamknięcia się w tych nieustających wątpliwościach. Bo powiedzieć nawet, że on był, nie wiem, ateistą, się nie da. Przyjęcie z góry założenia, że Boga nie ma, było dla niego tak samo absurdalne, jak przyjęcie, że Bóg jest. Znaczy, nie wiem i żyję w ciągłym napięciu, że nikt nie potrafi mi powiedzieć, co jest prawdą. Czyli takie zawieszenie. A jak Tomek mógł odejść od Boga? Jedna z jego dawnych przyjaciółek jeszcze z okresu sanockiego usiłowała mi zakomunikować, że Tomek może być antyklerykałem, ale nie był człowiekiem zupełnie niewierzącym. Prawdą jest, że Tomek jeszcze w 1992 roku stwierdził w jednej ze swoich audycji, iż wierzy w Boga, natomiast trzyma się z dala od kościoła i księży. Prawdą jest też, że z czasem coraz bardziej manifestował postawę antyklerykalną. Na przykład we wrześniu 1995 roku oburzał się, że wskutek interwencji władz kościelnych odwołano koncert grupy Black Sabbath, ponoć satanistycznej, w hali ludowej we Wrocławiu, bo za 2 lata miał się tam pojawić papież Jan Paweł II. Nie wiem, ile razy trzeba się trzasnąć Biblią po głowie, mówił, żeby aż tak zgłupieć, by nazwać Black Sabbath zespołem satanistycznym. Gwoli informacji dla niedouczonych decydentów w Czerni, grupa Black Sabbath wzięła nazwę od starego horroru z roku 1963 zrealizowanego we Włoszech przez Mario Bava. W jednej z ról wampira zagrał tam Boris Karloff, a film się składał z kilku nowelek. Jedna z nich była oparta na opowiadaniu Czechowa. Warto wiedzieć, nad czym się odprawia bezsensowne egzorcyzmy. I swoiste uzupełnienie do tej wypowiedzi. Ewa z Kielc zapytała mnie, czy to prawda, że jestem satanistą. Otóż nie, broń Boże. Jestem raczej wrogiem satanizmu i wrogiem jakiegokolwiek fanatyzmu. Nie jestem natomiast wrogiem żadnej religii. Natomiast jestem zaciekłym przeciwnikiem fanatyzmu religijnego i robienia z religii narzędzia polityki, a co za tym idzie, jestem wrogiem narzucania komuś jakiejkolwiek. A co z wiarą w Boga? Wydaje się, że Tomek bardziej niż w Boga uwierzył w miłość. W każdym razie w jednej z ostatnich audycji zacytował taki oto znaczący fragment piosenki Sometimes zespołu Dane Lakinen we własnym tłumaczeniu.
Czy jest w niebie Bóg albo na ziemi? Może wiesz? Czy mamy przyjaciela w niebie albo na ziemi? Nie wiem. Wiem tylko, że czasami kogoś kochałem. I czasami ktoś kochał mnie. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Natłok. Tomek. Ojciec mój jest człowiekiem zdecydowanie wesołym. On po prostu maluje takie obrazy, jakie maluje. Ja jestem bardziej ponury, może dlatego, że się wychowałem na tych obrazach. Wiesław Banach. Po śmierci Zdzisława Beksińskiego inwentaryzowałem z koleżanką jego prace, które trafiły do naszych zbiorów. Siedzieliśmy tutaj, w Muzeum Historycznym w Sanoku, do późnych godzin nocnych i zauważyliśmy, że jesteśmy wykończeni psychicznie. Zdołowani, żeby powiedzieć dzisiejszym językiem obcowaniem, zwłaszcza z rysunkami z lat 60. A przecież Tomek od dzieciństwa wchodził do pracowni i widział te ciągle zmieniające się mroczne rysunki, na których postaci są zdeformowane, rzeczywiście przykre, żeby nie powiedzieć odrażające. I natłok tego. Mieliśmy poczucie, że to chyba nie mogło zostać bez wpływu na jego psychikę. Wydaje mi się, że obrazy, które później wisiały u Tomka w mieszkaniu w Warszawie, już nic więcej nie mogły zrobić. Zresztą one są, powiedziałbym, bardziej fantastyczne niż przerażające. Natomiast tamte rysunki... Rok po śmierci Zdzisława zrobiłem dużą wystawę poświęconą jego twórczości w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W jednej sali umieściłem wyłącznie te czarne rysunki i sam źle się w niej czułem. A ludzie, którzy do niej wchodzili, nie oglądali, wytrzymywali chwilę i natychmiast szli dalej. Ale przecież nikt nie odpowie na pytanie, czy twórczość ojca była obciążająca dla psychiki Tomka. Czy może Tomek urodził się ze skłonnością do depresji? Albo urodził się ze skłonnością do depresji, a kontakt z pracami ojca ją pogłębił? Tomek Beksiński. Portret prawdziwy. Potwór skrzydlaty. Tomek. Byłem dzieckiem o dużej wyobraźni. Działały na mnie wszelkie monstra. W jednej z książek na tropie Witalia Blankiego był skrzydlaty potwór, którego strasznie się bałem. A że byłem przewrotny, kazałem ciągle tę książkę wypożyczać, żeby bać się dalej. W końcu zrobiłem dramat. Ryczałem, kopałem, zmusiłem ojca, żeby namalował mi tego potwora w kolorach. To była jedyna cudza rzecz, którą ojciec w życiu popełnił. Zdzisław Beksiński. Potwór skrzydlaty to był rzeczywiście koks namalowany tylko dlatego, że ty żeś się bał ilustracji i ja tobie obiecałem, że z racji tej, że miał dobrą klasówkę z matematyki w drugiej klasie czy trzeciej szkoły powszechnej, że ci go namaluję w powiększeniu. Taki bohomas odpieprzyłem i ten bohomas wzbudził u ciebie kompletny entuzjazm. Tomek. Tego potwora bałem się tak, że kazałem go chować. Potem już jako stary koń z liceum znalazłem go na strychu. Powiesiłem na ścianie w pokoju i czułem, że jestem hipnotyzowany. W końcu odwróciłem go do ściany i tak stał odwrócony jako moje złe alter ego. Bałem się go zniszczyć, ale wyjeżdżając do Warszawy zostawiłem go w Sanoku. Na wszelki wypadek. Tomek Beksiński. Portret prawdziwy. Nietoperze na sznurkach. Pamiętam okres, kiedy biegałem jeszcze w krótkich majteczkach i fascynowali mnie Indianie, rewolwerowcy, a później troszkę przyciężki John Wayne i Clint Eastwood. Wtedy każdy chciał zostać bohaterem Dzikiego Zachodu. Tak Tomek opowiadał w styczniu 1999 roku w Trójce pod Księżycem o początkach swojej fascynacji westernem, której pozostał wierny do końca życia. Zaczęło się od zachodnio-niemieckiej serii o przygodach wodza Apaczów Winnetou oraz Złota McKinney J. Lee Thompsona. W późniejszych latach listę wzbogaciły filmy z Clintem Eastwoodem, Joe Kidd i Mściciel oraz Spaghetti. Spaghetti westerny Sergio Leone, a także Major Dundee i Pat Garrett i Billy Kidd, sama Peckinpaha czy Był sobie Łajdak Josepha L. Mankiewicza. Tomek oglądał też oczywiście wiele innych filmów i w latach 70. oraz na początku 80. zachwyciły go tak różne dzieła jak Znikający punkt Richarda Sarafiana, Absolwent Mika Nicholsa, Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, 1941 Stevena Spielberga czy Manhattan Woody'ego Allena,
a także polskie Panny z Wilka i Człowiek z Żelaza, Andrzeja Wajdy, Spirala, Krzysztofa Zanussiego, czy Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego. W swoich opowieściach o pasjach filmowych Tomek z czasem wyeksponował jednak fascynację jednym gatunkiem – horrorem. Odkrył go w kwietniu 1970 roku, gdy w wieku 11 lat obejrzał w sanockim kinie San, dziś pod upadającej siedzibie Domu Kultury Caritas, film brytyjskiej wytwórni Hammer Kobieta Wąż. Wyreżyserowany przez Johna Gillinga z piękną, czarnowłosą zmysłową Jacqueline Pierce w roli tytułowej. Obraz ten zrealizowany 5 lat wcześniej utrzymany był raczej w konwencji kina lat 50. niż 60. Ale napięcioklasiście, który nigdy wcześniej nie miał kontaktu z kinem grozy, musiał zrobić kolosalne wrażenie. Sam trafiłem na niego jako chłopiec i też byłem zafascynowany. Tomek tak opowiadał o swoim przeżyciu wiele lat później, na początku marca 95 roku, w audycji Trójka pod Księżycem. 6 marca minie dokładnie 29 lat od brytyjskiej premiery filmu The Reptile, który w Polsce pojawił się latem 69 roku pod tytułem Kobieta Wąż. Był to pierwszy horror, który obejrzałem. Miałem wtedy trochę ponad 11 lat i film ten totalnie zmienił moje życie. Najpierw mnie przepełnił grozą, wręcz niewysłowioną, potem natomiast zaczął wzbudzać kultową wręcz fascynację. Mogę śmiało powiedzieć, że gdyby nie The Reptile, to chyba byłbym innym człowiekiem. W każdym razie ten film nade mną zaciążył bezwzględnie. Jestem mutantem wychowanym na Kobiecie Wężu i to właśnie temu chyba tak pozornie, niepozornemu filmowi państwo zawdzięczają prawie wszystko, co się dzieje w sobotniej Trójce pod Księżycem. A już na pewno wątek horrorystyczno-wampiryczny. Chociaż Anna Franklin wampirem bynajmniej nie była, jednak kąsała w szyję i od tego zaczęło się moje prawdziwe życie. No właśnie, Tomek twierdził, że zawsze, że chłopięce zauroczenie filmem Kobieta Wąż to źródło z jednej strony jego fascynacji wszystkim, co mroczne, a w szczególności horrorem i wampiryzmem, z drugiej zaś określonym typem kobiecej urody, powierzchniowości i nawet osobowości. Może tak było. Jednak bez wątpienia było też tak, że Tomek trochę się tym swoim chłopięcym zauroczeniem filmem Kobieta Wąż bawił. Przywoływał je jako jeden z elementów, na których świadomie budował mroczne, wampiryczne alter ego. Wizerunek, który wystawił na widok publiczny w ramach swoistej gry ze słuchaczami i czytelnikami. Znamienne jest w każdym razie to, że potrafił się z Kobiety Węża śmiać. Nie traktował jej aż tak bardzo serio, o czym świadczy chociażby to, że przeczytał kiedyś w audycji list od słuchaczki, która się postacią Kobiety Wąż zabawiła. Leżą przede mną niezwykle intrygujące ilustracje, które nadesłała Iza z Poznania. Państwo pozwolą, że przeczytam fragment listu, bo jest on w naszym stylu. Praca opatrzona numerem pierwszym przedstawia Kobietę Wąż w autobusie komunikacji miejskiej, linia numer 69. W roli wesołych konduktorów występuje hiszpańska inkwizycja. Nikt się jej tu nie spodziewał. Rysunek numer 2 to pani reptajlowa pod prysznicem, a w tle hiszpańska inkwizycja. Serdecznie dziękuję. Ilustrację na pewno wyeksponuję u siebie w domu w takim miejscu, żeby zawsze były na widoku. A horrory, tak jak wielu z nas, rzeczywiście polubił. Skąd ta fascynacja? Tak wyjaśniał to w kwietniu 99 roku słuchaczom swojej audycji. Obiecałem kiedyś odpowiedzieć, dlaczego lubię horrory. Mogę odpowiedzieć okrężnie i w przybliżeniu, a mianowicie fascynowały mnie zawsze, fascynują i będą fascynować rzeczy nadprzyrodzone, tajemnicze, mroczne. Takie, których wyraźnie nie widać. Dlatego też wielokrotnie podkreślałem, że dzień jest dla mnie mniej interesujący od nocy, ponieważ za dnia właściwie wszystko jest wyraźne i jasne, a w nocy w mrokach mogą się kryć przeróżne rzeczy, których nie widzimy. I lubię, kiedy mi się wtedy troszkę adrenaliny wydziela. To mnie fascynuje od dziecka. Zresztą bardziej lubiłem w filmach bohaterów negatywnych od pozytywnych, bo byli ciekawiej zarysowani. Psychologicznie mieli ciekawsze charaktery i stąd chyba pociąg do takich mrocznych, tajemniczych rzeczy. A w jednej z następnych audycji z listopada 99 roku dodawał:
dlaczego lubię horrory? Bo lęk, który jest podstawowym uczuciem, daje nam pojęcie o tym, że w ogóle chcemy żyć, że w ogóle żyjemy i gdy się ta adrenalina nam wydziela, czujemy się jak w transie. Ja przynajmniej wolę horrory od prochów i wódki. Po co się wprowadzać w takie stany w sposób sztuczny? Wystarczy sobie nastawić dobry Hammer Horror albo film Dario Argento, albo posłuchać muzyki Tomasa Dolbiego do filmu Gothic. Nieprawdą jest natomiast, że Tomek żył głównie horrorami, że po obejrzeniu Kobiety Wąż poddał się całkowicie fascynacji kinem grozy i prawie nic innego już nie oglądał. Po obejrzeniu Kobiety Wąż o horrorach musiał właściwie zapomnieć, bo niby gdzie miał je oglądać. Polska telewizja tylko czasem prezentowała wtedy filmy tego gatunku, jeśli nawet były to przede wszystkim klasyczne obrazy wytwórni Universal, takie jak Frankenstein czy Mumia, oba z Borisem Karloffem, fascynujące raczej dla historyków kina niż dla spragnionych mocnych wrażeń młodych widzów. Widziałem w telewizji Narzeczoną Frankensteina z lat 30. Tak pisał Tomek o jednym z nich przyjaciółce. Ale to było śmieszne, jak filmy z Flipem i Flapem. Na dużych ekranach horrory też pojawiały się wówczas sporadycznie, ale jeśli na nie trafiały, były w repertuarze sporą atrakcją i oglądali je wszyscy, także Tomek. Na podstawie listów, które Tomek pisał do przyjaciół, można odtworzyć, które horrory w latach 70. i 80. widział oraz jakie zrobiły na nim wrażenie. W 1977 roku, 7 lat po Kobiecie Wąż, obejrzał Omen Richarda Donnera z Gregorem Peckiem, o którym tak oto pisał przyjaciółce. Lekko mnie rozczarował. Dobra scena cmentarna, świetna burza. Rok później zachwycił się poetyckim, artystycznym obrazem Leonor Juana Luisa Brunella, syna Luisa Brunella z Liv Ullmann w roli tytułowej. Recenzował go w liście do Grzegorza Gajewskiego i Przemka Koszeli. Doskonale zrobiony film o nastroju ponuro-romantycznym, utrzymany w szarej kolorystyce ze wspaniałą muzyką pana Morricone. Słowem, coś dla mnie. A zaraz potem porwał go pokazywany w Polsce chyba w wyniku jakiejś pomyłki, bo tak mocnego kina wtedy u nas nie grano, Kot o 9 ogonach. Dario Argento. Bardzo fajny. Pisał o nim w jednym z listów. Przełom nastąpił po przeprowadzce w 78 roku do Warszawy. Tomek stał się wówczas wraz z tatą stałym bywalcem iluzjonu Filmoteki Polskiej. W tym okresie pokazy odbywały się w sali kina Polonia, gdzie obecnie mieści się Teatr Polonia. I tam zapoznał się z całą klasyką kina, również z klasyką horroru. Od Nosferatu Symfonii Grozy, Frederica Wilhelma Murnaua z 1922 roku, czy Wampira Karla Theodora Dreyera z 1932 roku. Przez wybrane dzieła wytwórni Hammer aż do Psychozy Alfreda Hitchcocka z 1960 roku, czy Dziecka Rosemary Romana Polańskiego z 1968. Ale to właśnie filmy hammerowskie podobały mu się szczególnie, w czym nie był odosobniony. Ich wielbicielami są chociażby Tim Burton i Martin Scorsese. Pierwszy wyróżnia zwłaszcza Drakulę, powstającego z grobu, a drugi Klątwę Frankensteina. Tomek tak wychwalał w liście do Wojciecha Wójcika, swojego nauczyciela języka angielskiego, obejrzany w iluzjonie hammerowski film Scars of Dracula. Było w nim wszystko, czego oczekuje od horroru. Akcja rozgrywała się w XIX wieku. Był tam ciemny las, opuszczona wioska, zamek Drakuli, jak z koszmaru sennego. Okropny służący, mnóstwo umazanych krwią nietoperzy, pożar, grzmoty i świetna muzyka. Muszę też przyznać, że rolę kobiety, której pożąda Dracula, zagrała naprawdę atrakcyjna aktorka. A kilkanaście lat później w wywiadzie dla Machiny podkreślał: najbliższy jest mi horror gotycki, którego akcja musi się rozgrywać w XVIII lub XIX wieku bez samochodów, telefonów, laserów, w klimacie krypt, zamczysk, peleryn, trumien, w świecie nie do końca cywilizowanym, niesamowitym. Zabobonni chłopi, z jednej strony duchy, wilkołaki, a z drugiej do tego arystokrata, wampir i tak dalej.
Przyznawał, że horrory hammerowskie są kiczowate, tandetne, zwietrzałe, a przez to momentami śmieszne. Ale w tym właśnie dopatrywał się swoistej poezji, która tak go urzekła. Hammer miał swój niepowtarzalny styl. Nietoperze na sznurkach, peleryny, suchy lód snujący się gdzieś po podłodze. Potwornie teatralna gra przeciętnych często aktorów. Ten styl starych powozów, wiosek, zabobonnymi kmieciami, tego się nie da przeskoczyć. W tym samym wywiadzie wyjaśniał: wydaje mi się, że ludzie najbardziej boją się tego, czego nie rozumieją i czego nie potrafią zobaczyć. Dlatego tyle współczesnych filmów grozy psuje widzowi przyjemność, pokazując w pierwszych 10 minutach jakieś wymyślne monstrum, które wyskakuje zza węgła i kogoś rozszarpuje. Widz przez resztę filmu nie zadaje pytań, co, jak i dlaczego. Raczej czeka cierpliwie, aż dzielny bohater rozpieprzy to monstrum w ostatnim momencie. W dobrych horrorach, których tak naprawdę mógłbym wymienić kilka, Carrie i Lśnienie według Stephena Kinga, Obcy musi być element zagadki. Z Hammerów, które kocham, według tej recepty zrobiono tylko dwa. Kobietę węża i Plagę żywych trupów. To nie są idealne horrory, ale w nich jest ta zagadka, niesamowitość. Nie wiemy, co się dzieje. Natomiast większość filmów epatuje od razu flakami, krwią albo wyskakującym z trumny wampirem. Już wiemy, z czym mamy do czynienia. Dracula nie jest straszny i nigdy nie był, nawet w wydaniu Christophera Lee, który najwyżej mógł wzbudzać u widzów przyjemny dreszczyk. Ale prawda jest też taka, że nie tylko horrory z elementami zagadki Tomka urzekały. Cenił też kino grozy, przesycone poetycką, tajemniczą aurą. W 1979 roku poddał się przecież urokowi niejednoznacznego filmu Nie oglądaj się teraz, Nicolasa Rage'a z Donaldem Sutherlandem w roli głównej. Grzegorz Gajewski. Pamiętam, jaki Tomek był szczęśliwy, kiedy wszedł kiedyś do rodziców i zastał tam właśnie Donalda Sutherlanda, który przyszedł kupić od mistrza obraz. Od razu wdał się z nim w rozmowę o tej roli. Z kolei w 1980 roku zafascynował Tomka Nosferatu Vampir Wernera Herzoga. Nowa, wysmakowana wersja dzieła Murnaua. To bardzo przejmujący film o samotności, zauważył w jednym ze swoich listów. A Magdzie Łobodzińskiej w wywiadzie dla Machiny mówił: Klaus Kinski to chodzące cierpienie. Zamiast przyjść i ugryźć, jak zrobiłby prawdziwy wampir, przychodzi do Izabel Adjani i mówi, że pragnie miłości, co nadaje zupełnie inny wymiar całej postaci. Natomiast w latach późniejszych dorzucił do listy swoich ukochanych horrorów jeszcze takie dzieła jak Zagadka Nieśmiertelności, całość wręcz poetycko uduchowiona w konwencji horroru, Wywiad z wampirem. W tym filmie bohater jest inny, tragiczny. Miał życie, które się skończyło, bo umarła mu żona, a on zamiast popełnić samobójstwo został wampirem. Zadaję sobie pytanie, skąd się to wszystko wzięło? Nie chce się pogodzić z życiem wampira, ale jako taki nie może umrzeć. Jego tragizm i uczuciowość są mi szalenie bliskie. A także dzieła wspomnianego już Dario Argento, zwłaszcza Inferno. Nie był bezkrytycznym pożeraczem horrorów. Dla filmów nieudanych był bezlitosny. Jeden przykład. Po obejrzeniu Moon of the Wolf Daniela Petriego z 1972 roku pisał przyjaciółce: widziałem ostatnio w telewizji jakiś film grozy. Księżyc Śmierci. Boże, mam już dość tych cymbałów obrastających włosem przy pełni księżyca i zagryzających roznegliżowane panienki. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. W niewoli rok. Tomek tak opowiedział w 1992 roku Irynauszowi Białkowi z Radia Kraków o początkach swojej fascynacji rokiem. Muzyką zainteresowałem się chyba dlatego, że ojciec mój, który sam był wielbicielem rocka, bardzo tego pragnął, widząc, że moje zainteresowania zmierzają w dość katastrofalnym kierunku. Początkowo chciałem bowiem hodować kury, później kury zamieniłem na papuszki, a już kończyłem szkołę podstawową i wyglądało na to, że przejdę do liceum jako hodowca papużek, nie mający przed sobą żadnych perspektyw. Ojciec kupił mi więc magnetofon, no i myślał, że zacznę przynajmniej odchodzić od papug, słuchając muzyki.
Na samym początku się trochę przeliczył, bo zacząłem nagrywać papugi na magnetofon, ale w końcu udało mu się zainteresować mnie muzyką. Przesłuchaliśmy razem sporo płyt z muzyką poważną, które były w domu, a później zacząłem się interesować także muzyką rockową. Z tym, że zanim do tego doszło, słuchając Beatlesów, słuchałem też dużo muzyki włoskiej i francuskiej. Ale pod koniec 71 roku usłyszałem Paranoid Black Sabbath, później suite Flight Rarbert, później pierwszy album King Crimson, In the Court of the Crimson King. No i ten pierwszy album King Crimson chyba zmienił mnie dość diametralnie. No a później przyszedł czas na Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. Mówił też, pamiętam, że jak słuchałem muzyki jeszcze pod koniec szkoły podstawowej czy w liceum, to audycje Kaczora Piotra Kaczkowskiego były jedynym właściwie w całym polskim radiu, z których można było coś regularnie nagrywać. I dzień, w którym on nadawał, był świętem. Ja włączałem radio już 4 godziny wcześniej, żeby się nagrzało i żeby nic mi się w tym radiu nie zepsuło w trakcie audycji. W domu wyłączało się lodówki, odkurzacze, wyłączałem neon na budynku sklepowym znajdującym się vis-a-vis mojego domu, bo zakłócał. Sąsiadowi zakazywałem reperować motor w tym czasie i tak dalej. No w ogóle były niesamowite historie. Sterroryzowany był cały dom, wszyscy pozamykani praktycznie, bo ja nagrywałem. Minimax Kaczora w niedzielę albo środowy mój magnetofon. Z neonem Zdzisław Beksiński walczył, zanim jeszcze zainteresował muzyką syna. Tak o tym pisał w liście do Jerzego Lewczyńskiego. Wiesz, jak potrzebna mi jest muzyka bitowa, czyli big bitowa, jak mówiło się wtedy w Polsce, a tak naprawdę rockowa, jak powiedzielibyśmy dziś. Owóż program trzeci, będący jedynym źródłem tego typu nagrań, jest u mnie od paru miesięcy zagłuszany całkowicie przez neon gigant wystawiony na sąsiednim Eldomie, służący chyba nocą do straszenia kotów, bo ulicą idą dwie osoby na godzinę, z których raz na 10 lat może któraś coś w Eldomie kupi za zachęcona tym neonem. Jestem w zupełnej rozpaczy, bo cały teren mojego domu i ogrodu jest pod zasięgiem ryku neonowego. Piszę do służby przeciwzakłóceniowej, do firmy Reklama. Chodzi prawdopodobnie o stołeczne przedsiębiorstwo instalacji reklam świetlnych, która wystawiła neon. Coś tam zmienili, ale jest jeszcze gorzej. Zakłócenia od neonów wchodzą w interakcję właśnie z częstotliwością programu trzeciego, podczas gdy cały pozostały obszar UKF jest cichy i spokojny. Jestem zdolny już obecnie do zmiecenia Eldomu z ziemi walizką plastiku, nawet jeśli śmierć mieliby ponieść okoliczni mieszkańcy. Pomyśleć, że jedyny neon gigant w Sanoku musieli ustawić 20 metrów od mego domu. Kurwa. I tyle. Cześć. Jedynym sposobem na neon okazało się odłączenie go od prądu. Tomek tak pisał o tym po latach w tylko roku. Niestety odbiór programu trzeciego w Sanoku był wówczas fatalny. Dodatkowo zakłócał go neon sklepu Eldomu naprzeciwko naszej mrocznej posiadłości. Tak więc przed większością audycji wychodziłem z kombinerkami, żeby draństwo wyłączyć. Wróćmy jednak do momentu przełomowego w życiu Tomka, czyli pierwszego spotkania z muzyką grupy Black Sabbath. Kiedyś, dawno temu, chyba w grudniu 71 roku, usłyszałem Paranoid i od tamtej chwili stałem się niewolnikiem rocka. Powracał on do tej chwili na łamach tylko rocka. Black Sabbath od początku zajmował szczególne miejsce w panteonie moich faworytów. Był symbolem tajemniczości, mroku, grozy i rozkosznego dreszczu bluźnierstwa. Jesienią 72 roku udało mi się zdobyć album Paranoid. Przesłała go znajoma ojca z Meksyku. Płyta miała więc inną okładkę i tytuł Paranoico oraz nagrać z trójki Black Sabbath Vol. 4, wówczas nowość. Kropka nad i została postawiona. Black Sabbath znalazł się na czele mojej trójcy świętej, której pozostałymi członkami byli Deep Purple i Uriah Heep. Głos Ozziego Osborna i ciężka gitara Tonego Iommiego wprowadziły mnie przez życie. I o mało nie kosztowały mnie tej najwyższej ceny. Wiosną 74 roku, słuchając Killing Yourself to Life, wykonałem szaleńczą pantomimę i przeturlawszy się po podłodze, wbiłem się pod szafę, która prawie na mnie runęła.
Ale chociaż Tomek już na początku swojej przygody z rockiem dorobił się kilku zachodnich płyt, jak wspomniana Paranoid, czy raczej Paranoico, jeszcze przez jakiś czas głównym źródłem muzyki pozostawały dla niego wspomniane audycje radiowe, przede wszystkim Piotra Kaczkowskiego. Jednakże radio radiem, a Zdzisław Beksiński cały czas szukał sposobu pozyskiwania niedostępnych wówczas w Polsce płyt rockowych z zachodu. W kwietniu 1974 roku pisał swojemu przyjacielowi, cenionemu artyście, fotografikowi Jerzemu Lewczyńskiemu. Być może uda mi się nareszcie numer, o jaki walczę od kilku lat, mianowicie facet, który za jakieś $1500 rocznie będzie mi przez całe lata przysyłał w dużej ilości płyty gramofonowe z rokiem według katalogów. Także może wreszcie uwolnimy się od tego koszmarnego radia, jakie stale albo przerywa, albo nadaje zniekształcenia i w którym bitu jest jak na lekarstwo. Natrafiłem bowiem na kolekcjonera, włoskiego malarza i historyka sztuki Renzo Margonariego, który chce brać obrazy regularnie, a dla którego Desa jest za droga, więc mu dałem ofertę konkursowo tanią, pod warunkiem, że mi otworzy kredyt w jakimś magazynie mającym wszystkie płyty świata. Zobaczymy. Jak nie mam muzyki, to czuję, że wariuję. Nie od razu, ale się udało. I od tej pory, zwłaszcza kiedy nowym dostawcą płyt w zamian za malowanie przez Zdzisława Beksińskiego obrazy został Belk, oficer bezpieczeństwa NATO, Guido Bail, domowy zbiór albumów rockowych szybko się rozrastał. Zwłaszcza, że w tym czasie Tomek zaczął podczas wyjazdów do Warszawy czy Krakowa bywać na giełdach i również tam kupować poszukiwane pozycje. Zarówno ojciec, jak i syn interesowali się rockiem szeroko i wśród pozycji, które zamawiali czy kupowali w drugiej połowie lat 70. były płyty artystów bardzo różnych, od The Moody Blues, Procol Harum, Pink Floyd, Genesis i Van der Graaf Generator, do Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest i AC/DC, od Can, Ashra Temple, Tangerine Dream i Kraftwerk do Pere Ubu, Suicide, Wire i Cabaret Voltaire. Ale chociaż Tomek słuchał w tym okresie wielu odmian rocka, na podstawie późniejszych rozmów z nim mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej pociągały go zawsze te style, które odwoływały się raczej do tradycji europejskiej niż amerykańskiej. Chociaż lubił Led Zeppelin, Ten Years After czy Rorego Gallaghera, a więc artystów czerpiących z bluesa, bliższe były mu zespoły klasycyzujące, z różnych zresztą kręgów, nie tylko z nurtu rocka progresywnego, ale też w latach późniejszych chociażby z nurtu New Romantic czy rocka gotyckiego. Skąd takie podejście? Być może stąd, że Tomek od dziecka słyszał w domu mnóstwo muzyki symfonicznej, głównie XIX-wiecznej, którą tata przede wszystkim raczył się podczas malowania. I właśnie dzieła wielkich mistrzów ukształtowały jego gust, chociaż mówił mi, że brakuje mu w nich charakterystycznej dla rocka motoryki, charakterystycznego dla rocka uderzenia. W ostatnim okresie życia słuchał wszakże dużo orkiestrowej muzyki filmowej, a także artystów w rodzaju Arvo Parta czy Philipa Glassa. Trumny otwarte, trupy nadgniłe. Jednym z największych przeżyć w okresie pierwszych muzycznych odkryć był dla Tomka wyjazd w wieku 17 lat w towarzystwie jedynie Bogdana Strusia na koncert grupy Procol Harum do Nowej Huty. Bogdan Struś. Kiedy byliśmy razem, rozmawialiśmy wyłącznie po angielsku. Tak gdzieś w trzeciej, czwartej klasie. Bez przymusu, na zasadzie mówimy po angielsku? To nam niesamowicie dużo dawało. Pamiętam, jak w lutym 76 roku wybraliśmy się razem na koncert Procol Harum do Nowej Huty. I tylko po angielsku, ani słowa po polsku, mimo że angielski był dla nas w pewnym sensie językiem martwym. Bo co mi z tego, że nauczę się mówić po angielsku, skoro nigdy nie pojadę do Anglii? Tak się wtedy wydawało, ale Tomek miał swoją motywację. Chciał rozumieć teksty piosenek, jako pierwszy przetłumaczył Epitafium King Crimson. Ile trzeba było chęci, żeby przetłumaczyć Epitafium? To przecież trudny, niejednoznaczny tekst, a tych tekstów Tomek już wtedy przetłumaczył całe mnóstwo. Przypuszczalnie nikt mi nie uwierzy, ale zanim zbolały głos Garego Brookera i gotyckie brzmienie jego Hammonda zniewoliły moją duszę, szczerze nienawidziłem piosenki A Whiter Shade of Pale, wspominał Tomek po latach na łamach Tylko Rocka. Często słyszałem ją w programie trzecim. Skąd jako kilkunastoletni szczyl łowiłem skoczne piosenki włoskie i francuskie. Je, od tego zaczynałem, przyznaję się, do wszystkiego, tylko nie katujcie mnie już rapem.
Najpierw mnie drażniła, potem nudziła, potem była mi obojętna. Pokochałem ją właśnie na końcu, znając już 3/4 repertuaru Procol Harum na pamięć. Better late than never. Gdy zaczynałem już słuchać The Beatles, The Rolling Stones i Black Sabbath, trafiłem w Trójce na audycję poświęconą Procol Harum. Ojciec, dla którego nagrywałem z radia, to i owo zakreślił tę audycję w gazecie. Włączyłem radio. Oczywiście najpierw był bielszy odcień bladości, a potem szczegółów nie pamiętam, bo każdy utwór był wyciszony i przedstawiany fragmentarycznie. Ale chyba wtedy po raz pierwszy otarłem się o Wailing Stories, The Dead Man's Dream, Crucifixion Lane i Shine on Brightly. Wrażenie było niesamowite. Byłem poruszony do głębi. Ojciec też, choć ze złości, opowiedział mi przy okazji, że pewien redaktor, nazwiska nie ujawnię, choć nigdy go nie zapomnę, zawsze przedstawiał utwory Procol Harum, wyciszając je w połowie i bredząc, jaka to nudna i pretensjonalna muzyka w porównaniu z twórczością jakiejś pani Koterbskiej. Tak więc muzyka zespołu Brookera stała się dla mnie niedostępną legendą, zanim wszedłem w nią sercem i duszą. Stało się to dopiero jesienią 72 roku. Piotr Kaczkowski zaprezentował jeden z albumów wszechczasów. Procol Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra. Znałem już wówczas suite In Health, Twas in One w wersji studyjnej. Lecz koncertowa powaliła mnie na ziemię. Zostałem zdruzgotany, zahipnotyzowany. Przepełniła mnie fascynacja, trwoga i ekstaza. Słuchałem Wailing Stories i A Salty Dog, czując dreszcze. Z tej muzyki emanowało coś przejmująco mrocznego. Nie rozumiałem ani słowa, ale miałem wrażenie, że stoję na pokładzie okrętu widma wśród trupów załogi na czarnym, szalejącym morzu. A moją wyobraźnię pobudziła jeszcze opowieść ojca o utworze Wreck of the Hesperus. Mówił, że słychać tam ryk morskich fal, ciągnących rozpadający się statek w głębinę. Nigdy nie umiałem pływać. Głębia jest dla mnie czymś najbardziej przerażającym na świecie. A ponieważ już wtedy kochałem się bać, muzyka Procol Harum zawładnęła mną, bez reszty. Nagrywałem kolejne płyty Procol Harum na bieżąco, bezskutecznie poszukując starszych. O albumie Home słyszałem jedynie legendy, podobnie o Shine on Brightly. Za każde pieniądze gotów byłem kupić reklamowaną pod koniec 72 roku reedycję tych dwóch płyt w jednej okładce. Nigdy nie było mi to pisane, choć z czasem zdobyłem je oddzielnie. Ale przedtem, w lutym 76 roku, w Nowej Hucie ujrzałem Procol Harum na estradzie. Był to pierwszy rockowy koncert, w którym uczestniczyłem i zarazem koncert marzenie. Marzenie, w którego realizację nie wierzyłem, a ziściło się tak nagle i tak szybko. Przemyciłem na salę aparat fotograficzny, narobiłem kilkadziesiąt zdjęć, używając powiększającego obiektywu, a siedziałem w piątym rzędzie. Potem już w pociągu do Sanoka kupiłem od kumpla butelkę Pepsi-Coli za 100 zł, a w sklepie kosztowała 5 zł. Po prostu okrutnie chciało mi się pić, a przeżycia muzyczne tak mnie wzruszyły, że nie wiedziałem, co czynię. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko charakterystycznych bąbelków w ustach. Już na studiach w Katowicach znalazłem u przyjaciela Kazimierza Dziamki strasznie zniszczony egzemplarz płyty Marzenia Home. Wsłuchiwałem się w teksty. Wróciły dreszcze, choć nieco inaczej. Poczułem cały bukiet zapachów grobowych. Powab otwartej trumny, powiew wiatrów cmentarnych. Chyba wtedy ostatecznie się odnalazłem. Home to jedna z najbardziej ponurych, koszmarnych i fascynujących płyt w historii rocka. Śmiem twierdzić, pierwsza gotycka płyta rockowa. I zawiera jeden z najstraszliwszych utworów wszechczasów, The Dead Man's Dream. Weszliśmy na cmentarz, szukając nagrobka. Groby były zdewastowane, a trumny otwarte, trupy nadgniłe, choć nie martwe, a ich oczy jak żywe od wijących się robaków. Zaczęło się lato mojego szaleństwa. Złota ósemka. Uwielbiam takie podsumowania, pisał Tomek w Tylko Roku, kiedy w 1995 roku poprosiłem go o krótki tekst o 10 najbardziej ukochanych płytach. Wybrał aż 8 z okresu, kiedy rodziła się jego fascynacja rockiem. Ciekawe, że zabrakło wśród nich miejsca dla albumu Quadrophenia grupy The Who, który w latach 70. zafascynował go bardziej niż wiele innych.
Widocznie w późniejszych latach nie znaczył już dla niego tyle, ile w okresie dorastania. Człowiek godzinami stoi przed półkami z płytami, pisał w Tylko Roku. I drapie się w głowę, starając się dotrzeć pamięcią do najdawniejszych wydarzeń pogrzebanych gdzieś w mrokach czasu, żeby nie pominąć niczego ważnego. Zazwyczaj kilka tytułów przychodzi na myśl prawie natychmiast. W moim przypadku Atom Heart Mother i Medal Pink Floyd, dwie płyty zawierające dwie najwspanialsze kompozycje, jakie w życiu słyszałem. Atom Heart Mother i Echoes, choć poznałem je w odwrotnej kolejności. Zdecydowanie ukształtowały moje muzyczne zainteresowania. Upodobałem sobie długie, rozbudowane, wielowątkowe kompozycje z pogranicza rocka i klasyki, zwłaszcza te zrealizowane z udziałem orkiestry i chóru, ale oparte przede wszystkim na rockowych środkach wyrazu przy symfonicznym rozmachu. Do uczty duchowej z udziałem Pink Floyd przygotowały mnie jednak dwie inne płyty zawierające podobnie stworzoną muzykę. In the Court of the Crimson King grupy King Crimson i As Your Mind Flies by Rarebird z niezwykle sugestywną suitą Flight. Do dziś uważam je za kamienie milowe w rockowej historii. Monolity nie do podrobienia i przeskoczenia. Ilekroć do nich wracam, zawsze brzmią równie świeżo i wciąż mają coś nowego do zaoferowania. Nawet jeśli to tylko nowe wzruszenia wywołane wspomnieniami. Do tej nie tyle żelaznej, ile stalowej czołówki zalicza się też swoiste Greatest Hits grupy Procol Harum. Cudowny koncert z udziałem orkiestry i chóru. Procol Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra. Prócz porywających zaaranżowanych na orkiestrę najlepszych kompozycji grupy, Wailing Stories, Assaulted Dog i Conquistador. Płyta zawiera też perłę niemalże dorównującą suitą Pink Floyd, In Hell Does In Eye. Wersja koncertowa jest po prostu nie do porównania ze studyjną, jeśli chodzi o rozmach. Z nieco innej, bardziej już rockowej działki wymienić muszę Deep Purple in Rock, płytę, na której uczyłem się słuchać rocka. Poważnie się zastanawiałem, czy nie wymienić tu także jakiegoś longplaya Black Sabbath, ale w końcu zrezygnowałem. To właśnie Deep Purple przygotował mnie do przygód z wieloma przedstawicielami hard i heavy rocka, a później metalu. Deep Purple in Rock. Trudno o lepszy tytuł i lepszą płytę. Every Good Boy Deserves Favor, The Moody Blues, okazał się albumem magicznym. Nie dość, że znajdująca się na nim muzyka śniła mi się w noc poprzedzającą pierwsze jej wysłuchanie, po prostu Moody's obudzili we mnie wrażliwość na poetyckość, balladowość, nastrojowość. Równie pięknych piosenek o miłości chyba nikt nigdy nie śpiewał. A na mojej liście nie może też zabraknąć dwupłytowego eposu Genesis The Lamb Lies Down on Broadway, jednej z najoryginalniejszych i najbardziej niesamowitych pod względem zawartości treściowej płyt w historii rocka. Dr. Jimmy. Jakaś część mnie nienawidzi ludzi. Może nie ludzi jako takich, ale tego, jak beznadziejni i głupi potrafią być. Siedzą i jęczą, a świat schodzi na psy. Jedni giną na wojnach, inni zdychają z głodu. Starcy umierają, ponieważ ich dzieci mają własne dzieci i brakuje im dla nich czasu. Takie rzeczy mnie rozwalają. Mój psychiatra mówi, że nie jestem szalony. Powinien zobaczyć mnie, kiedy naprawdę się wkurwię. To słowa Jimmy'ego, bohatera wspomnianej rock opery Quadrophenia, stworzonej przez Pita Townsenda i nagranej przez niego w 1973 roku z grupą The Who. Młodego człowieka, który nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie. Buntuje się przeciwko temu, jak niedoskonale zostało ono urządzone. Odrzuca tę jego ślepotę, głupotę, bezduszność, konformizm i służalczość. Aby uciec od znienawidzonej rzeczywistości, próbuje alkoholu i narkotyków. Jimmy to postać z lat 60. ubiegłego wieku, fan grupy The Who, ale zarazem alter ego jej czterech członków i jednocześnie wyraziciel niepokornej postawy młodych ludzi w tamtej i w każdej innej epoce. Tomek, który po raz pierwszy usłyszał Quadrophenię jako 14-latek w audycji Minimax Piotra Kaczkowskiego, identyfikował się wówczas z Jimmym. Miał w sobie podobny bunt. W liście do przyjaciółki pisał: rodzimy się wszyscy weseli, dobrzy, pełni wspaniałych planów, ambicji. A co z nas wyrasta? Bandyci, chamy, egoiści, alkoholicy, papierośnicy, typy obleśne i wstrętne. Dlaczego? A w innym rozwijał temat. Są dla mnie trzy rzeczy,
które wierzę. Miłość, przyjaźń i zrozumienie. Ważne w kolejności, w jakiej wymieniłem. Dlaczego akurat te? Wiesz chyba dobrze, jacy są ludzie, jak postępują, co się dla nich liczy. Gardzę tym wszystkim. Przeciętny zjadacz chleba marzy o premii, samochodzie i kolorowym telewizorze, wygranej w totolotka oraz wysokim stanowisku. Miłość rozumiem jako gimnastykę w łóżku. Jest mu absolutnie obojętne, kogo tam miętosi, byleby przyjemność była. Sorry, napisałem to dość ordynarnie, ale zawsze mnie lekki szlak trafia, gdy o tym myślę. Mam do tego stosunek jak najbardziej pogardliwy, nie potrafię tego inaczej opisać. Przyjaźń dla przeciętnego zjadacza chleba to znajomy, który mu załatwi zmianę posady, przydział na samochód, postawi setkę lub pójdzie razem na dziwki. Zrozumienie pojmuje zupełnie opacznie. Zresztą o tym lepiej w ogóle tu nie mówić, bo to zrozumienie przeciętnego zjadacza chleba pojmowane jest jako współczucie przy kolejnym kieliszku wody. Fuj, żygam na taki widok. Żyć mi się nie chce wśród takich paskudnych świń. Wręcz ogarnia mnie chęć krzyczenia, jak bardzo ich nienawidzę. Obłuda jest dla mnie, dla nich celem. Pchają nóż w plecy przyjaciół, kradną przyjaźń dla własnych celów. Myślą tylko o sobie i własnych przyjemnościach, które są zresztą wybitnie cielesne. Raz jeszcze, tfu! Obecnie następuje przewartościowanie wszystkiego. Ludzie patrzą na świat inaczej. To tempo nas zabija. Jakby Lewczyński powiedział, ważne staje się przeżycie, zarobienie, dobrobyt. Kto by tam dbał o ducha w epoce lotów kosmicznych, co nie? Po co to komu? Czy czytałaś Dedicated to All of You? Ten wiersz napisałem głównie z myślą o tym, że przecież wszyscy rodzimy się tacy sami, weseli, pełni wiary w szczęście, pełni ideałów, a potem? Jak to się dzieje, że z tych wesołych dzieciaków wyrastają chamy pijące wódę i ćmiące papierosy, gotowe bić wszystko i wszystkich, niszczyć otoczenie, zatruwać swoją obecnością to, co jeszcze piękne na świecie pozostało? Jak to się dzieje, że zło samo w nich wkracza? Jest tylko jedna odpowiedź. Nie chcą walczyć o swoje ja. Poddają się, przyzwyczajają do tego gnoju, wrastają weń i zabijają w sobie wszystko, co do tego gnoju nie pasuje. Zawsze w społeczeństwie byli tacy, którzy zasługiwali na wzgardę, których nie dało się niczym zmienić. Trudno. Tacy muszą być, ale czemu ulegać wpływom tych właśnie i powodować zwyrodnienie wszystkiego? Tomek nie był w swoich poglądach odosobniony. Z Jimmym identyfikowali się także jego przyjaciele. Przynajmniej niektórzy. Jeden z nich wymyślił określenie mięso dla znienawidzonej masy ludzkiej, dla tych paskudnych świń. Dziś mówi, że był to wyraz zdystansowania się od rzeczywistości. Człowiekowi wydaje się, że w tym wieku, że sam jest pępkiem świata. Stąd tak kabotyńskie określenie. I z pogardą je odrzuca. Ale przecież to samo określenie pojawiło się chociażby w Płonącej żyrafie Stanisława Grochowiaka. Bo życie znaczy kupować mięso, ćwiartować mięso, zabijać mięso, uwielbiać mięso, zapładniać mięso, przeklinać mięso, nauczać mięso i grzebać mięso. I robić z mięsa, i myśleć z mięsem, i w imię mięsa na przekór mięsu. Dla jutra mięsa, dla zguby mięsa, szczególnie w obronie mięsa. To prawda. Tomkowi zdarzało się wyrażać swój bunt w naiwny, gówniarski sposób. Pisał na przykład: wydaje mi się, że na tym przeklętym świecie jednego tylko brakuje, aby każdy miał prawo zabić przynajmniej 10 osób na miesiąc. To, co nas otacza, przecież tylko nazywa się ludźmi. To jest cholerne mięso, które najlepiej byłoby wsadzić do zamkniętego pomieszczenia i wsypać tam cyklon B. Nie oczekuj od nich nigdy, aby ci pomogli. Będą się tylko gapić, a potem komentować i lamentować. Cały ten świat jest wart bomby neutronowej. Czy potępiasz mnie za te myśli? Mój stary powiedział, że każdy ma takie myśli. Nie wiem. Ja uważam, że to nie jest normalne, ale czy w ogóle jest coś normalnego na nienormalnym świecie? Używamy wielkich słów, nazywamy siebie cywilizowanymi ludźmi. Oto więc... Panowie świata, motłoch gorszy od najpaskudniejszych bydląt, tłuste, nadęte, egoistyczne stado. Ale pisał przecież tylko o swoim stanie ducha, nie o prawdziwej chęci zabijania. Tomek był bowiem człowiekiem najłagodniejszym z łagodnych, chociaż każda forma przemocy oburzała go tak bardzo, że być może potrafiłby zareagować na nią przemocą.
Tak w każdym razie twierdził, kiedy w 1979 roku jego kuzynka Ewa Potocka została w Sanoku poturbowana przez chuliganów. Ewa Potocka. Wracałam z przyjaciółką ze szkoły i zaczepili mnie młodzi chłopcy. Pijani. Nie pamiętam, czy im wtedy coś odpowiedziałam, ale jeden się wkurzył i uderzył mnie głową w twarz. Okropnie to przeżyłam. Na głównej ulicy jakiś bandzior się na mnie rzucił, a ludzie się patrzyli. Nikt nie udzielił mi pomocy. Na chodniku był tłum, a kompletnie nikt się nie zainteresował. Tomek, który się o tym dowiedział, napisał wtedy Grzegorzowi Gajewskiemu. W pierwszej chwili miałem ochotę natychmiast pojechać do Sanoka, znaleźć tego skurwysyna i po prostu go zamordować z zimną krwią. Wszelkie akty przemocy zawsze działają na mnie jak czerwona płachta na byka. Gotów jestem natychmiast wykończyć takiego chuja. Wróćmy jednak do Jimmy'ego, a może raczej doktora Jimmy'ego. Tomek był bowiem do tego stopnia zafascynowany postacią bohatera Kwadrofenii, że w 1975 roku przyjął przydomek dr Jimmy. Podpisywał nim listy do przyjaciół, wzięty z tak właśnie zatytułowanej piosenki otwierającej trzecią stronę winylowego albumu The Who. Co nie znaczy, że akurat ta piosenka nawiązująca do noweli dr Jekyll i pan Hyde i pokazująca, jaka bestia wyłazi czasem z człowieka, kiedy się napije czy naćpa, była mu szczególnie bliska. W jednym z listów wyjaśniał: doktor w piosence pod tym tytułem jest pijany, znarkotyzowany, ma ochotę zgwałcić pewną panienkę i sprać każdego, kto mu stanie na drodze. Nie mam z tym nic wspólnego. A swojej fascynacji dziełem Pita Townsenda dawał wyraz także w sposób dość niecodzienny. Janusz Barycki. Tomek przygotował inscenizację do Kwadrofenii The Who. Mama czy babcia uszyła mu kostium taki srebrno-lśniący i stworzył rodzaj przedstawienia. Pamiętam, że zaprosił mnie i jeszcze jakiegoś kolegę na premierę. Dwie osoby, bo w jego pokoju nie było więcej miejsca. Zwłaszcza, że podczas spektaklu Tomek biegał, skakał, różne rzeczy tam się działy. Później wystawiał to wielokrotnie, myślę, że kilkadziesiąt razy. Zapraszał różne osoby. Ja nie przepadałem akurat za tą płytą The Who, ale warstwa tekstowa była ciekawa. A Tomek cały czas deklamował teksty. Znaczy śpiewał do muzyki, coś w rodzaju karaoke, tylko bez mikrofonu. Czy to nie było trochę śmieszne? Zdążyliśmy się przyzwyczaić do szaleństw Tomka. Było sympatycznie, bo zawsze działo się coś innego. Nikt się nie śmiał. Uważaliśmy, że kolega chce coś pokazać. Tak to się odbierało. Nikomu nie przyszło do głowy, że to coś obciachowego. Ale z biegiem lat bunt Tomka przeradzał się stopniowo w postawę bliską rezygnacji. Jak w piosence Betrayed Petera Hamilla, której tekst delikatnie sparafrazował i przeczytał w bardzo osobistej audycji urodzinowej nadanej w nocy z 26 na 27 listopada 1994 roku. Kiedy się urodziłem, byłem pełen altruistycznych marzeń. Wierzyłem w książąt i księżniczki, królów i królowe. Teraz widzę, że są tylko zgorzkniałymi ludźmi. Czemu więc nie miałbym być taki sam? Najwyraźniej zapomniałem o wszystkim, czego z takim mozołem starałem się nauczyć. Na tym świecie nie ma miłości ani zaufania. Przyjaciele są jak noże, które mają zostać wbite w twe plecy z zawiści lub zemsty, z obojętności czy nawet z braku innych lepszych rzeczy do roboty. Na świecie została tylko chuć i nienawiść. A ja to chromolę. Zostałem zdradzony, odpłacono mi pogardą, zdegradowaną przez współczucie, uprzejmością na pokaz i fałszywą miłością. Nie pragnę już niczego, czasem tylko zaspokajam namiętność. Nie wierzę już w nic na tym świecie. Natomiast z pseudonimu dr Jimmy zrezygnował bodajże w 1981 roku, kiedy przyjaciółka nazwała go księciem. Od tej pory podpisywał się Duke. Wypaleni i skończeni. Grzegorz Gajewski. Ja i Tomek napisaliśmy kiedyś takie zobowiązanie. My, niżej podpisani, oświadczamy niniejszym, że jeśli jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności dożyjemy do 40, to się zabijemy. Nie mamy zamiaru żyć dłużej, ponieważ po 40 będziemy tak wypaleni i skończeni, że nie warto. I podpisaliśmy to obydwaj. Co nas natknęło? Nie wiem, może kiedy człowiek ma 16 lat, myśli, że jak ktoś ma 40, jest już mamutem zupełnym i powinien umrzeć?
Tak nam się wtedy wydawało, że nie będziemy wtedy w stanie czerpać żadnej radości z życia. Wszystko będzie poza nami. To po co dalej żyć? Koniec rozdziału pierwszego.